Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z serii na temat kryptowalut. Będzie to taki bardziej awaryjny odcinek na temat LISK. Tak więc miłego oglądania i zapraszam. Dlaczego awaryjny? Może dlatego awaryjny, że po prostu oryginalny film na temat delegatów LISK niestety nie spełniał wymogów YouTube, no i dlatego muszę nagrać inny materiał na ten temat. Co ciekawe, zawsze gdy coś się takiego dzieje z filmem, jest ostrzeżenie, a natomiast nie jest napisane dokładnie, o co chodzi. Jest zawsze takie jakaś enigmatyczne, powiedzmy, enigmatyczne hasło, które mówi naruszenie zasad i dlatego zostało usunięte. No cóż, chciałbym wiedzieć dokładniej dlaczego, no ale okej. W każdym razie, jeśli chodzi o delegatów LISK, są to osoby, które mają mieć największy wpływ tak naprawdę na rozwój całej sieci i tak naprawdę na całą kryptowalutę LISK. W zamyśle mają być to być 101 osób bądź organizacji, które będą po prostu technicznie zajmowały się stroną blockchaina, czyli de facto tworzyły na przykład bloki, wypełniały je transakcjami itd., itd. Czyli de facto będą tak naprawdę robiły to, co na przykład robią kopalnie, natomiast będzie to wyznaczona grupa osób bądź organizacji, która będzie się tym zajmować. Dlatego to jest tak ważne dla wielu organizacji, żeby być w tej powiedzmy top setce, żeby móc cały czas zarabiać w ten sposób, jeśli chodzi o kopanie itd., itd. Dlatego też głosowanie to może być bardzo ważna rzecz i nie będziemy tu może rozmawiać na temat tego, ile można na tym zarobić, bo są materiały na ten temat. Ewentualnie na moim Facebooku będą wszystkie niezbędne linki i zrobię artykuł na ten temat, ze względu na to, że skoro nie może się pojawić to tutaj, to pojawi się po prostu na moim Facebooku. Co dalej? Głosować możemy przez nasz portfel LISK Nano, wchodzimy tam w zakładkę Voting, możemy wybrać sobie kopalnie, na które chcemy głosować, po prostu wybieramy odpowiednie kopalnie, klikamy, podliczamy głosy. Jak to jest z głosowaniem? Czy ten głos nas coś kosztuje? Za jednego LISKa możemy oddać 33 głosy. Maksymalnie możemy na jedno konto, na jeden portfel wysłać 101 głosów. No i tak. Po prostu jeśli chcemy oddać 101, to musimy robić to transzami w partiach, czyli 33, 33 i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to mniej więcej wygląda. Co jest ważne, te pieniądze nie idą do osoby, na którą oddajemy głos, tylko te pieniądze idą po prostu do sieci jako to jakby powiedzmy opłata za oddanie swojego głosu. Tak to działa. Aha, i maksymalnie można oddać 33 głosy, natomiast nie ma minimum, czyli de facto możemy za tego jednego LISKa też na przykład tam mniejszą ilość głosów oddać, więc po prostu no, opłaca się im więcej, tym lepiej, głos ma zawsze taką samą siłę. Są kalkulatory też w internecie, które pozwalają wyliczyć, ile jesteś w stanie zarobić na takim na oddawaniu głosów na delegatów. Bodajże jest to 2,5% miesięcznie, jeśli odpowiednio rozłożysz swoje głosy na kopalnie bądź organizacje, które po prostu dają profit za głosy. Więc trzeba się najpierw rozejrzeć za stronami internetowymi, na Facebooku je udostępnię, które dają taki profit, więc w ten sposób trzeba sobie to rozegrać. I jak to będzie wyglądało w przyszłości? Będzie to wyglądało w przyszłości tak, że w te 101 organizacji czy osób, które zyskają najwięcej głosów, będą po prostu w tej zajmować się tymi sprawami technicznymi związanymi z LISKiem, czy to wypełnianie tych bloków, czy wszystkie jakieś tam inne rzeczy, i w zamian za to będą dzielić się swoimi zyskami z tych wydobywania tych bloków z osobami, które na nie głosowały. Jak raz oddamy głos, nie musimy tych głosów odnawiać, chyba że na przykład organizacja przestanie istnieć, na którą głosowaliśmy, to wtedy trzeba ten głos gdzieś tam dać na kogoś innego, ze względu na to, że po prostu no, nie będziemy otrzymywać wtedy wynagrodzenia. Czy ja głosuję? Nie, ja nie głosuję, to nie jest droga dla mnie, tak samo jak ja nie kopię, tak samo nie głosuję. Natomiast wiele osób mnie pytało, kim są ci delegaci, co oni robią i jak to wszystko wygląda, więc mniej więcej chciałem w ten sposób wyjaśnić, kim oni są. To są po prostu osoby, które technicznie zajmują się całym blockchainem i wypełnianiem transakcji. Można powiedzieć, że tak jak już mówiłem zresztą, te osoby, ci delegaci są tak jak po prostu kopalnie, które zajmują się gdzieś tam wypełnianiem bloków i ewentualnie jeszcze jakimiś tam innymi pośrednimi rzeczami, które gdzieś tam zostaną im przypisane w międzyczasie.
Mam nadzieję, że ten awaryjny odcinek, tak przygotowany na szybko, się Wam podobał. Jeśli tak, dajcie lajka w górę. Oczywiście materiały dla nowych osób są dostępne w linku, w opisie do tego filmu. I dzięki za oglądanie. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej!